Dzień dobry, Agnieszka Baran, witam Państwa w piątek, 15 stycznia. W ostatnim w tym tygodniu wydaniu Wiadomości Telewizji Imperium nowy pomysł na Stare Miasto, czyli wprowadzenie strefy zamieszkania, ranking najlepszych gliwickich szkół i zdradzimy datę tegorocznej Industriady. Szczegóły za chwilę w serwisie. Zapraszam. Jak co roku, tym razem po raz 18 Fundacja Edukacyjna Perspektywy przedstawiła ranking szkół ponadgimnazjalnych. Wśród ogólniaków z naszego województwa pierwsze miejsce, podobnie jak rok temu, zajął liceum nr 5 w Bielsku-Białej, 22 w zestawieniu ogólnopolskim. Najlepsze w Gliwicach było liceum Filomata, 11 w województwie i 119 w kraju, które zdeklasowało gliwickiego lidera z zeszłego roku, czyli LO nr 5, które to zajęło teraz 224 miejsce. Na gliwickim podium zmieściła się jeszcze jedynka Na Zimnej Wody. W zestawieniu techników jest zdecydowanie lepiej. Gliwickie Technikum nr 1 zajęło 30 miejsce w zestawieniu ogólnopolskim. Poznaliśmy już termin tegorocznej edycji Święta Szlaku Zabytków Techniki, czyli Industriady. Jednocześnie rozpoczął się konkurs na obiekt zaprzyjaźniony. Do udziału w tegorocznym Święcie Szlaku 11 czerwca zaproszonych zostanie 9 industrialnych miejsc. Wnioski uczestnictwa mogą składać właściciele lub prawni zarządcy obiektów poprzemysłowych albo miejsc przemysłowych o autentycznym charakterze. W tym roku motywem przewodnim Industriady będą przemysłowe legendy, czyli opowieści związane z wydarzeniami z historii industrializacji regionu, osobami działającymi na rzecz uprzemysłowienia, jak również świadkami wydarzeń towarzyszących temu procesowi. Industriada to jeden z najważniejszych europejskich festiwali promujących dziedzictwo przemysłowe. W zeszłym roku w festiwalu wzięło udział 80 tysięcy osób. Szczegóły konkursu na stronie województwa. Nie ma dnia, aby nie dochodziło na drogach do mniejszych czy większych kolizji. Dziś rano, przykładowo na DK88, kierowcy stali w kilometrowych korkach, ponieważ samochód uderzył w barierkę. Na szczęście kierowcy nic się nie stało. O tym, co zrobić, aby nasza jazda samochodem była bezpieczna, opowiada oficer prasowy Marek Słomski. Opony zimowe o właściwej wysokości bieżnika są tutaj niezbędne. Warto mieć czyste reflektory, aby w tych godzinach tak zwanej szarówki dobrze widzieć i być widocznym. Co niektórzy kierowcy, zauważyłem, jeżdżą na światłach dziennych w takich trudnych warunkach, szczególnie tej szarówki porannej. Oni są owszem widziani z przodu, natomiast z tyłu dochodzi czasami do najechania pojazdu, bo kierowcy gdzieś tam się zagapią, rozejrzą się czy spojrzą na telefon komórkowy. Spryskiwacze trzeba by wymienić, płyn na zimowy, bo to często zdarza się kierowcom, że próbują w jakiś sposób wyczyścić swoje szyby, a zamarzł płyn letni, który dotychczas mieliśmy w zbiorniku. To wszystko. Zgodnie z obietnicami władz miasta, po tym jak zakończył się remont ulic na Starym Mieście, miały one zostać wyłączone z ruchu samochodowego i oddane pieszym. Najpierw wszystkie, potem już tylko część. Ostatecznie jednak obietnica ta nie została zrealizowana wcale. Okazało się bowiem, że koliduje z wprowadzoną równolegle na Starym Mieście strefą płatnego parkowania. Dziś już wiemy, że piesi nie zostaną jednak z niczym. Zamiast zakazu wjazdu na wszystkich wlotach na Stare Miasto pojawią się znaki informujące o strefie zamieszkania. Strefa zamieszkania to wprowadzenie dla kierowców ograniczenia prędkości do 20 km na godzinę, bo jak wiadomo, strefa zamieszkania zostaje wprowadzona po to, aby to piesi mieli pierwszeństwo nad pojazdami. To będzie na pewno pierwsze półrocze tego roku. Myślimy o przełomie pierwszego i drugiego kwartału. Tak, aby można było to oznakowanie ustawić, aby kierowcy czy rowerzyści mieli świadomość, że wjeżdżają do strefy zamieszkania i muszą liczyć się z tym, że to pieszy może poruszać się nie tylko po chodniku, ale także po ulicy. Ograniczenie prędkości nie rozwiąże jednak wszystkich bolączek, z jakimi boryka się dziś Stare Miasto. Problemem są również parkujące przy większości ulic samochody, które nie tylko przeszkadzają pieszym, ale utrudniają także prowadzenie w tym miejscu biznesu. Restauratorzy lubią w lecie wystawiać stoliki także przed swoimi knajpkami, bo to skutecznie przyciąga klientów.
Parkujące pod samym wejściem do lokalu samochody skutecznie jednak takie pomysły blokują. Mimo to Zarząd Dróg Miejskich nie planuje ograniczyć w tym miejscu liczby miejsc parkingowych. Dlaczego miałaby zostać ograniczona? Ona została wprowadzona zgodnie z przepisami. Ulice na Starym Mieście są bardzo wąskie, więc tam każde naruszenie zakazu parkowania to jest od razu duży problem dla pieszych, dla innych samochodów. Czy w związku z tym Straż Miejska jakoś w specjalny sposób tam kontroluje parkowanie? Jak najbardziej są wzmożone kontrole prawidłowości parkowania na Starym Mieście, podejmujemy czynności. W dniu dzisiejszym od początku roku podjęto 130 interwencji, z czego 82 to są pouczenia. Na oficjalne wprowadzenie na Starym Mieście strefy zamieszkania poczekamy jeszcze co najmniej do marca. O tym, jak nowa organizacja ruchu będzie wyglądać w praktyce, już dziś można jednak przekonać się na ulicy Pod Murami. W związku z działającym tu targowiskiem i wzmożonym ruchem klientów, w tym miejscu piesi nieformalne pierwszeństwo mają już bowiem od wielu lat. I to wszystko w piątkowym wydaniu wiadomości telewizji Imperium dostępnej w sieci kablowej Imperium Telekom i w internecie na tvimperium.pl. Za chwilę sport i prognoza pogody na sobotę. Zapraszam jeszcze na podsumowanie tygodnia, w którym powrócimy do najważniejszych tematów. Premiera w sobotę o godzinie 17:40. Dziękuję za dziś i życzę udanego weekendu.